pan dyrektor, zaproszeni goście, grono akademiczne, drodzy uczniowie. Jak mawiał dyrektor mojej szkoły średniej, szkoła w ciągu roku obchodzi głównie dwa najważniejsze dni. Jest ich wiele, bo wiadomo, są święta i tak dalej. Jest to rozpoczęcie i zakończenie. Dzisiaj obchodzimy ten drugi dzień zakończenia roku szkolnego, ale obchodzimy dzień w szkole naprawdę szczególnej. Na mapie powiatu lińskiego jest to naprawdę szkoła szczególna, na terenie województwa dolnośląskiego również. I jak dzisiaj pani dyrektor chwaliła was za osiągnięcia, jakie na rzecz szkoły poczyniliście, aż miło było słuchać, więc serdecznie jej gratuluję. Życzę, aby była ich kontynuacja. Wiem, że macie tutaj bardzo wspaniałą kadrę pedagogiczną, która stara się tą wiedzę, którą tutaj zdobywacie, przekazywać w jak najciekawszy sposób. Życzę wam, aby te osiągnięcia nie skończyły się wraz z tym rokiem szkolnym, tylko żeby one trwały. Nadchodzące wakacje, żeby były dla was czasem odpoczynku, wytchnienia, zaplanowania tej przyszłości, tak jak to pan dyrektor wspomniał, aby ona miała swoją kontynuację, bo zawód, który tutaj zdobywacie, jest bardzo piękny i to jest zawód, który jest bardzo ważny dla naszego państwa, dla naszej ojczyzny. Życzę wam tego, abyście mogli odpocząć, abyście mogli znaleźć chwilę odpoczynku i żebyście wracali do szkoły z nową energią, z nowym zapałem, aby zdobywać nowe doświadczenia i nową wiedzę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.